A oto kolejny odcinek Pillars of Eternity Whitemarch Part 2. I po tym jak zgładziliśmy chaosa, który gdzieś tu leży, właściwie to co z niego zostało, czyli nic, pozostaje nam jeszcze rozwikłanie kwestii tej maszyny i dusz, które się w niej znajdują. Podejdźmy w takim razie i zobaczmy, co tu będziemy mogli zrobić. Na oczach swoich towarzyszy stajesz w miejscu, w którym dawno temu Taos stanął przed swoimi poplecznikami. Przed tobą znajduje się wielka machina. Nieruchoma, ale gotowa. Widziałeś tę machinę i jej podobne w działaniu. Rozumiesz, jak funkcjonuje. To urządzenie służące do przesyłania dusz. Jako widzący możesz łatwo wpłynąć na kierunek przesyłania dusz. Chociaż, biorąc pod uwagę rozmiar machiny, może to być twój ostatni uczynek w życiu. I mamy dwie opcje. Możemy wypowiedzieć polecenie, by uruchomić machinę. Możemy również jeszcze nie. No, oczywiście wypowiadamy słowo. Słyszysz zgrzyt kamienia, kiedy starożytne tryby ruszają się i zaczynają się kręcić. Masz tylko kilka chwil, nim dusze zostaną przesłane w adrową żyłę. Twoja jedyna szansa to jest, by skierować je gdzieś indziej. No i oczywiście mamy opcję do wyboru, czyli albo przesłać dusze z powrotem do cyklu, czyli wrócą sobie i będą się rodzić, już nie będzie tych próżno zrodzonych, prawdopodobnie. Ewentualnie możemy przesłać dusze z powrotem do ciał, które były im przeznaczone. Czyli teoretycznie próżno zrodzeni przy pierwszej opcji by jeszcze istnieli, jednak już nie rodziliby się nowi. Możemy przesłać z powrotem te dusze do ciał, które funkcjonują cały czas i próżno zrodzeni prawdopodobnie wtedy dopiero znikną całkowicie, tak mi się wydaje. Przy pomocy entropii zniszcz dusze, kończąc ich istnienie. No, czyli tutaj generalnie próżno zrodzeni będą sobie funkcjonować. Dusze, które zostaną w eterze, przestaną istnieć. To też taka troszeczkę opcja, bym powiedział, chyba raczej nie bardzo dobra. Możemy rozproszyć esencję po istniejących duszach w Jelenioborzu, by je wzmocnić. Czyli tutaj jakby skoncentrujemy się na Jelenioborzu. No i to zostanie wzmocniona ta wioska cała. Ewentualnie możemy wysłać duszę w nieznane miejsca. No myślałem, że będę mógł tę duszę wchłonąć sam w siebie i bym stał się takim troszeczkę potężniejszym. Ja, Arkadiusz OP, by był. No niestety nie ma takiej opcji. Zanim... Tutaj jeszcze nasi bohaterowie chcą ze mną porozmawiać, bo zaraz do nich dojdziemy oczywiście. Wydaje mi się, że dobrą opcją będzie po prostu przesłać tę duszę z powrotem do cyklu odrodzenia. Ewentualnie przesłać duszę z powrotem do ciał, dla których były przeznaczone. Wybierzmy właśnie tą opcję, zobaczmy. Zamykasz oczy i rozciągasz swoją świadomość, obejmując nią olbrzymi zbiór dziesiątek tysięcy dusz orbitujących wokół komnaty. Ledwie jesteś w stanie je uchwycić. Z wysiłkiem usiłujesz utrzymać wszystkie pod swoim panowaniem i czujesz, jak wymykają ci się, kiedy machina się rozpędza. Nadchodzi krótka chwila, kiedy czujesz, że trzymasz wszystkie dusze naraz. Ich siła jest tak potężna, że masz wrażenie, iż rozerwą cię na strzępy. W tym momencie poświęcasz całą swą istotę, by nagiąć ich orbity, skierować ich strumień w inną stronę. Na twój rozkaz starożytne urządzenie stało się twoim narzędziem, rozkręcając się z ogłuszającym łoskotem i zbierając wirującą esencję jak włókna nawijane na wielkie wrzeciono. W bladym, pulsującym blasku machiny, która tak dawno temu skierowała cię na tę ścieżkę, zebrałeś wszelkie swoje siły i, skupiając się na swym celu, odepchnąłeś wszystkie inne myśli. Pojedynczym, potężnym wybuchem, wyczerpany znalazłeś się na krawędzi utraty przytomności, a ostatnim widokiem, jaki ujrzałeś, była machina, ciemna i uśpiona. Potem zamknąłeś oczy i nareszcie mogłeś zasnąć. Po długotrwałych poszukiwaniach udało ci się odnaleźć trasę, którą Chaos dotarł do słońca w cieniu i rozproszyłeś długą, trudną wspinaczkę,
na powierzchnię. Po wielu dniach przekopywania się przez gruzy pozostawione przez Tchaosa wyszedłeś w Deir Avron, by ujrzeć odmienione jelenioboże. Na twój rozkaz dusze pochwycone przez Tchaosa zostały odesłane do ciał, które miały od początku zasiedlać. Rodziców próżno zrodzonych dzieci po raz pierwszy obudził płacz ich pociech, a kiedy popatrzyli dzieciom w oczy, te odwzajemniły spojrzenie. Wielu natomiast padło na kolana, dziękując Hylei lub Magranie, a nawet Eobhasowi, za to, że wybaczyli im ich winy, jakiekolwiek by one nie były. Chociaż liczni rodzice odczuli ulgę, wielu innych rozpaczało, gdyż tysiące próżno zrodzonych zginęło podczas dziedzictwa Maedwena, często z rąk własnych rodziców. Te dzieci nigdy nie wrócą do domu. Jednak ostatnie próżno zrodzenie przyszło już do historii, a rodzice, którzy postanowili zaryzykować próbę poczęcia, częstokroć otrzymywali nagrodę, nieraz w formie bliźniąt. Wiele osób widziało w tym działanie Hylei, w związku z czym rok ten przypadł do historii jako rok urodzaju Hylei. Religijny zapał Lorda Readrika zdołał niegdyś przywrócić go do życia, ale tylko jeden raz. Śmierć z twojej ręki zakończyła jego krwawe rządy w Złoconej Dolinie i przyległościach. Gdy umarł, wiosce wiodło się lepiej, stała się popularnym punktem docelowym dla osadników pragnących opuścić Zatokę Buntu po rozruchach. Jednak nieobecność włodarza sprawiła, że wioska stała się też mniej bezpieczna. Wielu osadników uciekło równie szybko jak przybyło, zniechęconych porażającym, nawet jak na jeleniobórskie standardy, bezprawiem. Niemniej pomimo wyzwań, Złocona Dolina trwa i będzie trwać przynajmniej w najbliższej przyszłości. Po zabójstwie Duka Aevara i Lady Webb w Zatoce Buntu rozpoczęła się polityczna zawierucha, zaś przez następne kilka tygodni ulicami rządzili szabrownicy i bandyci. Mało kto odważył się samotnie lub bez broni wyjść z domu. Wkrótce jednak porządek został przywrócony przez rycerzy Tygla, którzy, pomimo przerządzonych szeregów, zyskali w oczach opinii publicznej dzięki udziałowi w wyjaśnieniu spisku związanego z dziedzictwem Maedwena. Oddziały powracające z zamku pogromców floty wkrótce wzmocniły rycerzy w mieście. Ujrzawszy zarówno zalety, jak i zagrożenia wynikające z animacji, rycerze w tajemnicy sami zaczęli badać nową gałąź nauki. Chociaż było ich niewielu, wkrótce stali się potężniejsi dzięki kontyngentowi stalowych rycerzy i nową wykutą bronią wzmocnioną duszami. Dzięki temu stali się siłą, która była nie do pokonania. Jednakże pokusa zwiększenia swoich odbudowanych wpływów była zbyt wielka i najwyższy sędzia nie mógł się oprzeć. Początkowo skromne wykorzystanie animacji z czasem ustąpiło miejsce gwałtownemu zwiększaniu arsenału. Najwyższy sędzia w końcu przejął władzę w Zatoce Buntu i ogłosił w mieście stan wyjątkowy na czas nieokreślony. Chociaż machinę na szczycie Deir Novnet pozbawiono zebranej esencji, nie pozostała ona bezczynna zbyt długo. Wzgórze dziedzictwo odbudowano, a kiedy tylko pierwsze rodziny zaczęły na nowo zasiedlać dystrykt, członkowie Bractwa Ołowianego Klucza, działając zgodnie z wcześniejszymi rozkazami swojego zwierzchnika, wspięli się na wieżę i ponownie uruchomili machinę. Pod osłoną nocy nowicjusze zebrali grupę nowych osadników i patrzyli, jak historia się powtarza. Ofiary powstają i pożerają ocalałych. Po drugim incydencie wzgórze dziedzictwa opuszczono na zawsze. Zamach na Duka, najwyraźniej dokonany przez Animantę, wywołał niszczycielskie rozruchy na ulicach Zatoki Buntu. Niewielu Animantów przeżyło pierwszy dzień zamieszek. Wielu jeleniobożan uznało zakończenie dziedzictwa Maedwena za znak, że bogowie sprzeciwiają się animacji i usunięcie Animantów z Zatoki Buntu wystarczyło, by bogów zaspokoić. Z czasem ich gniew ustąpił, a niedobitki Animantów pozostały w mieście i okolicach, często zapuszczając się w głusze, by tam bez obawy praktykować swoje nauki. Forteca Kaednua stała się bastionem bezpieczeństwa pośród nieujarzmionej krainy i obiektem zazdrości wszystkich tchajnów i arlów w Jeleniobożu. Jej niezdobyte mury obrosły legendą, a opowieści o budzących grozę najeźdźcach, których obrona twierdzy rozbiła w pył, stały się bardzo popularne w jeleniobożskich gospodach. Twierdza została również światem przewodnim dla podróżników, kupców i dygnitarzy. Uważano ją za najlepszą fortecę w Jeleniobożu, a przyjaźni z bliska i daleka odwiedzali ją,
by zaznać jej słynnej gościnności i majestatu. Pelagina, wbrew rozkazom Dex Bells, wymyśliła na poczekaniu nową umowę handlową z Anamfatką, by wspomóc osłabione dziedzictwem Whitevena na Jelenioborze. Jednak Wailianie z łatwością wypchnęli niedoszłych konkurentów z rynku. Za skandaliczną niesubordynację i zuchwałość Pelaginę wygnano z republik. Wyruszyła na północ wschodnich rubieży, unikając portów wailiańskich i przyłączając się do życzliwych wędrowców. Pomimo swej odwagi i oddania sprawie, jej niezwyczajny wygląd sprawiał, że wszędzie czuła się jak wyrzutek. Despite her bravery and dedication to those in her care, her strange appearance made her feel like an outsider wherever she went. Eder postanowił nie wracać do Złoconej Doliny. Nie czuł się dobrze w mieście, więc osiedlił się w Jelenim Brodzie, które zaczęło powoli odbudowywać, jak wiele wiosek w Jelenioborzu. Eder uważał, że śmiertelnicy muszą sami sobą kierować, a nie zdawać się na bogów. Wkrótce wygrano go sołtysem wioski, która pod jego kierownictwem rozkwitła. Pozbył się z okolicy ostatnich skaenitów i ściągnął nowych osadników, proponując im ziemię. Tej sztuczki nauczył go ktoś, o kim wolałby zapomnieć. Z każdym dniem Jeleni Brud coraz bardziej przypominał Złoconą Dolinę z czasów dziedzictwa Edera. Tę, która była godna swojej nazwy. Kiedy w słońcu w cieniu opadł pył, Alot spojrzał na szczątki Tchaosa Ix-Arakanona, swojego dawnego mistrza. Zrozumiał, jakie błędy popełnił Wielki Mistrz i czego trzeba, by naprawić wyrządzone przez niego krzywdy. Jednym ruchem ręki spalił szatę Tchaosa, jego nakrycie głowy i wszelkie inne symbole jego władzy. Nigdy więcej, poprzysiągł, nie będziemy żyć w strachu i ślepym posłuszeństwie wobec władzy, które nie rozumiemy. Uzbrojony w wiedzę i odwagę zyskaną podczas podróży z Widzącym, rozpoczął długie, samotne dzieło zniszczenia Bractwa Ołowianego Klucza. Zarówno Kana Rua, jak i Widzący wypełnili swoje zadanie. Więc Kana pożegnał się i pożeglował do umiłowanego Rauotai, gdzie stanął przed kolegium uczelni, pragnąc skierować swój naród na lepszą drogę. Przed zaciekawioną widownią opowiadał o wielkich osiągnięciach Engwitan oraz ich wysiłkach mających na celu zapewnienie pokoju Rauotai i licznym ludom Eory. Przedstawił strzaskaną tablicę jako dowód istnienia Tanwi oraz Tocha poza granicami Rauotai i wspólnych ideałów wszystkich ludów świata. Kana nawoływał do rozpoczęcia nowej ery w kulturze Rauotai, by jego lud mógł iść z postępem na ścieżce ku lepszej przyszłości. Mowa Kany Rui okazała się być przekonująca i uznano go za wpływowego orędownika dalszego postępu na północnym kontynencie. Pokonanie Tchaosa i wyzwolenie dusz ze słońca w cieniu sprawiło, że w Jelenioborzu znowu zaczęły rodzić się zdrowe dzieci. Rozpaczona matka znalazła miejsce, w którym mogła odpokutować za dzwon narodzin. Wróciła do Jeleniego Brodu, gdzie ku zdumieniu mieszkańców pomogła w narodzinach pierwszego zdrowego dziecka od ponad 10 lat. Pozostała w wiosce w każdym kolejnym narodzinami, widząc powracającą do Jelenioborza nadzieję i zyskając odrobinę odkupienia za swą burzliwą przeszłość. Niezłomny korzystał z sił Magrany tylko do czasu pozbycia się Tchaosa, a następnie wyparł się całkowicie jej wpływów. Ogarnął go ciężki żal, który sprawił, że człowiek, który zawsze mówił zbyt dużo, wybrał milczenie i kontemplację. Wędrował dalej w całkowitym ubóstwie, nie poszukując już przyczyny milczenia swojej bogini, ale raczej sposobu zemsty. Osmaloną szatę nosił nadal, by przypominała mu, że jego bogini przypaliła go równie mocno jak płomienie boskiego młota. Sagani i Widzący nigdy nie odnaleźli wspólnie Persoka. Zanim wyszli do słońca w cieniu, Adrowa figurka zupełnie zgasła, a po miesiącu Sagani w końcu przyjęła do wiadomości fakt, iż trop Persoka ponownie wystygł. Dalsze poszukiwania zawiodły ją poza Jelenioborze aż do żyjących ziem. Ujrzała wielkie nadmorskie miasta Rauotai i ruiny starej Wailii, starając się zapamiętać wszystkie szczegóły tych dziwnych, dalekich krain. Minęło 20 lat, zanim Adrowa figurka znowu zaświeciła.
Saga nie ruszyła wówczas za jej wskazaniem do cichego przysiółka na granicy Aediru. Spotkała tam młodego rolnika, któremu opowiedziała o jego przeszłości wśród starszyzny w Masuk. Saga nie powróciła do rodzinnej wioski, której mieszkańcy nie pamiętali jej twarzy, choć znali jej historię. Powitali ją ciepło, choć niepewnie. Po jakimś czasie Sagani zorientowała się, że ich tryb życia stał się dla niej zupełnie obcy. And her middle child, Najuo, had died in a raid. But she found her daughter Yakona. Dowiedziała się także, że Kalu zmarł w wyniku zimowej gorączki parę lat wcześniej, a jedno z jej dzieci, Nauyo, zginęło podczas napaści. Odnalazła jednak swą córkę Yakonę, łowczynię i matkę trójki dzieci, a także swojego syna Malaka, budowniczego wspaniałych murów. Dla ciebie śmierć Chaosa oznaczała koniec ciągłych wizji i uciszenie szeptów z przeszłości. W ciszy, która nastała, wreszcie mogłeś zasnąć. Pytania z dawnego wcielenia przestały nękać twoją duszę. Zostało ci tylko zdecydować, jak zinterpretować uzyskaną odpowiedź. Póki co niewiele można było w tej sprawie zrobić i musiała ona poczekać. Najpierw nadszedł czas na długą podróż. I w ten właśnie sposób Pillars of Eternity dobiega końca. Troszeczkę mnie to zasmuciło, bo chciałem sobie jeszcze powykonywać te zadania związane z oczywiście Białą Marchią. Tu jednak będzie pewnie taka możliwość. Gra spoko. Troszeczkę ją przeciągałem w czasie, troszeczkę było innych projektów między jednym a drugim odcinkiem. Jednak Pillarsy jak najbardziej na plus. Podobała mi się gierka. Dużo rzeczy zostało opuszczonych. To jednak nie zmienia faktu, że ci, którzy będą sobie chcieli zagrać w Białą Marchię, będą na pewno zadowoleni. Gra pierwsza klasa. Czekamy niewątpliwie na drugą część Pillarsów, które mają się ujawnić jakoś w 2018 roku, czyli już wkrótce. No i niewątpliwie znowuż będzie się działo. Ja będę starał się oczywiście, jeżeli opatrzność pozwoli, nagrać serię również z Pillarsów dwójki. Tyle mi się wydaje. To jest bardzo spoko. To jest wszystko bardzo spoko. Kolejna gra, która na kanale na pewno niewątpliwie wzmocni jego pozycję, Pillarsy. Zobaczmy sobie, czy jesteśmy w stanie w ogóle tutaj jeszcze... Dojdźmy do końca tych napisów. Czy coś tutaj jeszcze będzie? Czy to będzie sobie tak w kółko tylko przelatywać? Nie jestem pewien, czy będę w stanie w ogóle w jakiśkolwiek sposób teraz sobie rozpocząć może jednak te Białe Marchie. Nie powiem, bo bym sobie kontynuował przygodę. Tam się niewątpliwie również będzie działo pod koniec podsumowanie wszystkich naszych bohaterów. Ewentualnie, jeżeli takiej opcji nie będzie, no to będę zmuszony po prostu wczytać save. Bo tutaj nie jestem w stanie w jakiś sposób zacząć. Nic. Wydaje mi się, że na razie sobie zostawimy Pillarsów. Wrócę sobie do tych dodatków jakoś z czasem. Na pewno sobie zostawię save'ik. Gdzieś tam sobie zrobimy wtedy po prostu wpis. Gdzieś wczytamy grę, która tam gdzieś ma miejsce i będziemy sobie kontynuować. Tymczasem dzięki, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście, jeżeli dysponujesz chęcią, zostaw komentarz, zostaw kciuk w górę, zostaw kciuk w dół, w prawo, w lewo. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Pamiętaj, ja jestem Arkadiusz. Dużo się na kanale dzieje cały czas, dużo serii. Ta akurat dobiegła końcowi, ale to nie oznacza, że kanał dobiega końcowi. Kanał będzie się cały czas rozwijać. Dzięki za wspólnie spędzony czas przy tej fantastycznej grze, jakby nie patrzeć. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych projektach. Na razie, cześć.